Cześć. Już mam Huka 2, model 5X. Nie było go wcześniej. Troszeczkę musieliśmy na niego poczekać, ale już jest. Jest to model, nowość w ofercie ogólnie Lawrence'a, gdyż Lawrence nie miał w takim przedziale cenowym ekranu 5-calowego. Te piątki kosztowały grubo ponad 2000, w tej chwili zeszli na ziemię i koszt takiego urządzenia jest 1500 zł. Ma w sobie GPS-a, downscana i normalny sonar. Jest tutaj zastosowany nowy przetwornik SplitShot. Chwalą się, że jest to najszerszy stożek dostępny we wszystkich echosondach, tak? Czyli 120 stopni tej klasy. Więc mamy tutaj jeszcze dodatkowo Solar Maxa, wyświetlacz. Naprawdę te wyświetlacze są bardzo fajne. Jakość wyświetlania jest bardzo wysoka. No i co? Pudełka to tyle tutaj. Tutaj jest pokazane właśnie, że jest dwa razy szerszy. GPS, normalny sonar, downscan, czyli tak zwany rentgen. Zdjęcie rentgenowskie. Pokażę wam co jest w środku. Mamy tego Huka piąteczkę. Także prezentuje się dobrze. Tutaj w modelu wyższym bez X-a mamy slot na kartę. Tutaj tego niestety nie mamy. Mamy tutaj wejście na przetwornik i zasilanie na te nowe wtyczki w Lawrence'ie, bo Lawrence w tym roku też zmienił system wtyczek do przetworników i do zasilania. Jest to nowa podstawa też. Tutaj chwilę mi zajęło domyślenie się, jak to działa. Bo teraz to już to obniżyłem, ale jest to na początku tak i tak wygląda. Ciężko do rozpoznania, w jaki sposób to się opuszcza, ale opuszczamy, przygniatamy te tutaj ząbki i wtedy wkładamy nasz. Tak to montujemy i chcemy zabezpieczyć. To bierzemy to do samej góry. A, nie muszę. Teraz bierzemy do góry i zatrzaskujemy. Ja tego nie będę zatrzaskiwał. Będę zaraz to podłączał. Dobra, mamy wyświetlacz. Co mamy w środku jeszcze? Przewód zasilający. Przetwornik. Tą nową wtyczką właśnie. Mamy jeszcze mocowanie do pawęży na stałe. Bezpieczniki. Instrukcje dostajemy w języku polskim na papierze. Także tak to wygląda. I to wszystko co tutaj jest. Więcej w gruncie rzeczy na nic nie jest potrzebne, tak? Tutaj dodam jeszcze, że te nowe przetworniki w Lawrence'ie już są przystosowane do mocowania pod silnikiem elektrycznym, jeżeli ktoś chce sobie zamocować. Tutaj na te trybki, na te opaski można sobie to zainstalować. Dobra. Za chwilę odłączę to, odpalimy to echo i zobaczymy jak to wygląda. Już podłączyłem, za chwilę odpalimy, zobaczcie jak szybko startuje soft w hukach. Czy to jest trójka, przepraszam, czwórka, czy piątka, czy siódemka, jest to normalnie błyskawica. Tak, odpalamy, już jest. Akceptuj, już echo działa. Ja już odpaliłem wcześniej, ustawiłem język polski. Także zaraz wam pokażę. Menu mamy tutaj naciskany przycisk odłączania i tutaj ustawienia. Menu jest bardzo podobne jak w wyższych modelach Echosound, czy Elite, czy HDS. Oczywiście jest bardzo okrojone, ale wygląda
bardzo podobnie, jeżeli chodzi tutaj o, te paski. Ekran tutaj jest największą zaletą tej osądy, to jest ekran i szeroki stożek, to jest moje zdanie. Bardzo, bardzo wszystko dokładnie tutaj widać. Nie trzeba się wpatrywać. Na słońcu też nie trzeba będzie, nie wiadomo jak tam nosa wciskać w ten ekran, żeby coś zobaczyć, bo to naprawdę te ekrany dają radę w każdych warunkach. Tutaj mamy w systemie ustawienia, czyli język polski, dźwięki, klawisze, możemy sobie ustawić tutaj satelity, to nawet pokazuje nam, że tylko jak są dostępne pewnie. Tutaj przywróć ustawienia domyślne, nas to nie interesuje. GPS mamy zaznacza nam tutaj te waypointy, czyli punkty jakieś tam. Zaraz Wam pokażę, na czym to polega. I zapamiętuje nam drogi i szlaki. To też trzeba pamiętać, czy chcemy, żeby nam te szlaki zapamiętywał, bo jeżeli będziemy pływali po jakimś niedużym jednym łowisku, to będziemy mieli pełno kresek czarnych. Więc przez jakiś czas to może jest fajne, ale później to już jest problematyczne. Tutaj mamy sonar. Tutaj przy ustawieniach sonaru mamy tylko poprawkę głębokości, czyli możemy sobie jeszcze skalibrować dokładnie głębokość, tam jak będzie cieplejsza pogoda, to możemy wejść albo jakąś tam miarką zobaczyć, jak nam pokazuje, a ile w rzeczywistości jest od jakimś patykiem od przetwornika do dna. Tutaj ustawienia alarmów, czyli jakieś tam głębokości, brak GPS-u, satelity, nasze łączności, płycizna, głęboka woda, przebycie, niskie napięcie, jak już nam akumulator pada, też możemy sobie tutaj taką informację, żeby nam to piszczało. Po alarmach mamy jednostki i ustawiamy sobie tutaj na metryczne, czyli na głębokość na metry, temperatura stopni Celsjusza, odległości też metryczne, no i prędkość, jaką nam tam będzie wyświetlało, też w kilometrach, można sobie w milach ustawić, tak? No, wyskoczyłem. No i tutaj mamy jeszcze możliwość symulacji. Te symulacje to włączę to, żeby pokazać, jak wygląda w ogóle. Włącz. Okay. No teraz mamy ten normalny sonar. Na tym nowym przetworniku split shot. On nam pokazuje, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo szeroką wiązkę na ten stożek do 120, ponad 120 stopni. Także jest to idealna echosonda na płytkie wody. No i tutaj możemy sobie ustawiać te ikonki, rybek, głębokości. Tutaj mamy tryb auto albo użytkownika. Tutaj mamy swoje ustawienia, zakresy głębokości, na jaki pływamy, czułości. Tutaj mamy to zaznaczanie ikonek ryb, czy chcemy, żeby były łuki zaawansowane, czyli prędkość przewijania, zakłócenia. Jeszcze tutaj mamy color line, czyli możemy sobie regulować kolorystykę. Dobra, następnie. Tutaj mamy do łowienia spod lodu. I tutaj mamy downscana. Też mamy tryb użytkownika. Możemy auto albo samemu sobie ustawiać zakresy głębokości. Częstotliwość 800 lub 455. Kontrast zaawansowany, czy zaawansowany to jest prędkość przewijania. No to jeżeli chodzi o downscan, no to jest taki, ja to tak mówię, że jest to obraz ze zdjęcia rentgenowskiego. Odróżniamy wtedy przeszkody na dnie, tak? do czytania dna. Ciężko nam tutaj zobaczyć rybę, bardziej to jest przydatne do określenia, co tam jest pod wodą, czy to są jakieś badyle, czy trawa, także to nam pokaże.
No i tutaj nawigacja GPS. Będzie nam pokazywał prędkość. Możemy sobie jeszcze tutaj zaznaczać, tak jak mówiłem, czy ma nam zaznaczać czarny szlak, po którym pływamy. No i te waypointy, żeby zaznaczyć jakieś miejsce, to naciskamy tutaj. Już to teraz symulacji. Nowy waypoint. I tutaj możemy sobie go opisać, jaki ma być. A tutaj mamy, możemy sobie zaznaczyć, że to na przykład widzieliśmy tu rybę lub złapaliśmy rybę, jakieś niebezpieczeństwo. To już co tam będzie mieli ochotę tutaj, nie wiem. A mielizna. To już sobie coś wybierzemy. Tych znaków może mieć naprawdę dużo, wątpię, żeby to ktoś wykorzystał całą pojemność tego procesora tutaj na zaznaczenie tych waypointów. No i znowu mamy tutaj normalny sonar. Także no, tak naprawdę to już wszystko, bo tutaj to nic więcej za bardzo nie ma co pokazywać. Tutaj mamy jeszcze ustawienie jasności, tryb nocny. Możemy zatrzymać sobie sonar, czyli zrobić pauzę, żeby sobie coś tam zobaczyć. Edytuj nakładkę, czyli możemy sobie edytować tutaj te opisy głębokości, temperatury i prędkości. Możemy sobie zrobić na przykład wielk. To już nam wzrosło, znaczy powiększyło się metry. Będzie nam już więcej pokazywało, tak? I tutaj możemy sobie tę nakładkę też wyłączyć lub włączyć. Dobra, idziemy. No i wszystko. Także pozdrawiam.